Cześć! To jest podcast Do Góry Kotami. Nazywam się Joanna Szopińska i dzielę się wiedzą na temat kotów oraz pomagam spojrzeć na ich świat z nowej perspektywy. No hej, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o kotach i wodzie, czyli co zrobić, żeby koty chętniej piły wodę, jaką wodę powinny pić, ale zrobimy sobie także na koniec zadanie praktyczne, w którym pokażę Wam, jak policzyć dzienne zapotrzebowanie kota na wodę. To teraz kilka ważnych informacji na początek. Po pierwsze, koty w naturze niechętnie piją, ponieważ większość wody pobierają z pokarmem, czyli zazwyczaj z upolowaną ofiarą. Ponadto świetnie sobie radzą z zagęszczaniem moczu, czyli na krótką metę, jeżeli mają za mało wody, po prostu zagęszczają mocz i sobie z tym radzą. Niestety jest to pułapka, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do problemów z nerkami czy też z pęcherzem. Także nie wolno doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie kot permanentnie dostaje za małą ilość wody. We wpisie do tego podcastu na naszej stronie www.dogórykotami.pl wstawię także linki do ciekawych artykułów, gdzie będziecie mogli trochę więcej o tym poczytać. No i po trzecie, pamiętajcie, że koty powinny pić wodę. Nie mleko, nie wodę z mlekiem, a po prostu wodę. I niezależnie od tego, ile wody kotu dostarczycie razem z pokarmem, kot zawsze musi mieć także dostęp do czystej wody. No i teraz, jeżeli chodzi o samą wodę, to może być to woda filtrowana, może być to woda z kranu, jeżeli jest u Was zdatna do picia, ale nie powinna być to woda mineralna, ponieważ zawartość minerałów, która w niej jest zbyt wysoka dla kotów. Jeżeli chcecie podawać wodę butelkowaną, zwróćcie uwagę na to, żeby była to woda źródlana. Przejdźmy teraz do tego, jak zachęcić koty do picia. No i tutaj podstawową zasadą jest to, że misek powinno być kilka i powinny być one potykaczami, ponieważ koty, tak jak wspomniałam, niechętnie w naturze piją, więc raczej nie jest tak, że one specjalnie podejdą do miski z wodą, żeby się napić, tylko napiją się wtedy, kiedy akurat napotkają na swojej drodze miskę z wodą. Więc kiedy rozstawimy im kilka misek w różnych miejscach, zwiększymy po prostu prawdopodobieństwo, że postanowią się napić z którejś z nich. Co więcej, koty w naturze raczej nie jedzą obok wodopoju, ponieważ ofiara, czyli krew, resztki mogłyby zanieczyścić wodopój. W związku z tym starają się też nie pić wody, która jest blisko jedzenia. Dlatego jestem przeciwniczką takich łączonych misek, gdzie w jednym bloku jest jedna miska na wodę, a w drugim na jedzenie. No po prostu jest to sprzeczne z tym, jak koty lubią mieć zorganizowaną przestrzeń. I większość kotów będzie bardzo niechętnie piła z takiej miski. Zdecydowanie polecam to rozdzielić, tak żeby miski z wodą stały w innej strefie niż jedzenie. Dodatkowo ważne jest też naczynie. I tutaj jest trochę to Waszą pracą domową, żeby sprawdzić, co lubi Wasz kot, ale możecie spróbować z wyższymi naczyniami i przezroczystymi, czyli na przykład ze szklankami, ale fajnie sprawdzają się też donice czy wazony. Coś, co będzie po prostu wysokie i ciężkie, tak żeby się nie przewracało. Dlatego, że niektórym kotom się zwyczajnie nie chce schylać do picia. I może być to też przydatne dla kotów, które są już starsze i dla których schylanie się może oznaczać dyskomfort czy ból. Więc tutaj warto sprawdzić, czy Wasz kot nie woli pić z czegoś wyższego. Jeżeli widzicie, że Wasze koty lubią pić z kranu, czy to w łazience, czy w kuchni, możecie też spróbować fontannę. Bieżąca woda oznacza świeżą, zdatną do picia wodę i rzeczywiście niektóre koty chętniej będą ją piły. Więc to jest też coś, co możecie sprawdzić. I tu od razu ostrzegam, że koty na początku mogą się trochę bać takiej fontanny i mogą potrzebować chwili czasu, żeby się z nią oswoić. Przestrzegam też, że niektóre koty nie piją często z takiej fontanny, ale na przykład uwielbiają się nią bawić i rozchlapywać wodę, ponieważ płynąca woda jest bardzo ciekawą zabawką. Więc trzeba się z tym liczyć, że fontanna może odgrywać także taką rolę i funkcję w Waszym domu. Jeżeli chodzi o wodę i to, jak zachęcić kota do picia, to będzie tyle. Teraz przechodzimy do drugiej części, obliczeniowej, czyli jak policzyć dzienne zapotrzebowanie kota na wodę, ale także policzymy sobie, ile wody dostarczamy kotu razem z karmą. To
To będzie zadanie dla wytrwałych, będzie trochę liczb, ale myślę, że warto przez to przetrwać i policzyć to także dla swojego kota. Więc gorąco Was zachęcam, żebyście przygotowali też coś do pisania. Długopis, ołówek i koniecznie też karmę, którą podajecie swojemu kotu na co dzień, tak żebyście mogli policzyć, jak to jest konkretnie w Waszym przypadku, w przypadku Waszego kota i karmy, którą dostaje. No to zaczynamy. I na początek policzymy sobie dzienne zapotrzebowanie kota na wodę. Powiem szczerze, że im więcej o tym czytam, tym więcej różnych wytycznych znajduję, ale wygląda na to, że bezpiecznie będzie przyjąć, że koty potrzebują od 40 do 60 ml wody na kilogram masy ciała. Mówimy tutaj oczywiście o dorosłych, zdrowych kotach. Do obliczeń przyjmę 50 ml na kilogram masy ciała, czyli dokładnie po środku. I żeby łatwiej mi się liczyło, przyjmę, że mój kot waży równo 5 kg. I teraz, żeby policzyć, jakie jest zapotrzebowanie kota na wodę dzienne, wymnażamy to 50 ml razy jego wagę. W moim przypadku będzie to 50 ml razy 5, czyli 250 ml. Dla zobrazowania jest to dokładnie szklanka wody. Wy możecie analogicznie policzyć to dla swoich kotów, też przemnażając to 50 ml, tylko razy wagę Waszego kota. Ok, to już mamy zrobione i teraz idziemy dalej. Policzymy to, ile wody dostarczamy, kiedy karmimy kota mokrą karmą, a ile wody dostarczamy, kiedy karmimy suchą. Nie będę podawać tutaj dokładnie firm karm, które wybrałam do obliczeń, ponieważ nie o to chodzi w tym podcaście. Natomiast jest tak, że karmy mokre dla różnych producentów mają dosyć zbliżone wilgotności i tak samo będzie też w przypadku karm suchych, a wręcz jak się rozejrzałam, to karma, którą wybrałam, jest dosyć wilgotna, jak na karmę suchą oczywiście. Aby sprawdzić, jaka jest wilgotność danej karmy, należy spojrzeć na etykietę, na jej skład, dokładniej na skład analityczny i tam powinno być to wyszczególnione. Zanim będziemy mogli przejść do obliczeń, musimy jeszcze ustalić jedną rzecz, a mianowicie jaka jest dzienna porcja karmy, jaką kot powinien przyjąć. I tak, w moim przypadku producent zaleca, aby kot przyjął od 180 do 250 gram karmy dziennie. Dosyć duże widełki, ale ja ze swojego doświadczenia do obliczeń przyjmę 230 gram. Teraz, żeby policzyć, ile wody dostarczamy razem z karmą, musimy pomnożyć dzienną porcję razy wilgotność, czyli te procenty, które odczytaliśmy wcześniej. I wychodzi w moim przypadku 230 gram razy 78%. Wyszło mi około 170 gram wody, czyli 179 ml. Oznacza to, że jeszcze 71 ml powinnam dostarczyć w innej formie, czyli niecałą 1/3 szklanki wody. Pamiętajmy też o tym, że do mokrej karmy możemy dolać wodę. I niektóre koty nawet wolą, jeżeli karma jest lekko rozwodniona i chętniej ją jedzą. Więc jest to także sposób na to, żeby dostarczyć nieco więcej tej wody. Przejdźmy teraz do obliczeń z karmą suchą. Niestety, ja nie mam w swoim domu karmy suchej, a może stety w sumie, ponieważ po prostu uważam, że nie powinno się podawać takiej karmy kotom. Do obliczeń wykorzystam karmę, która uchodzi za dobrą karmę z dobrym składem. Karma ta ma wilgotność na poziomie 10%, a 5-kilogramowy kot powinien zjeść jej około 80 gram. W tym przypadku wychodzi nam 80 gram razy 10%, czyli uwaga, tylko 8 gram wody, 8 ml. Oznacza to, że 242 ml musimy dostarczyć w inny sposób, czyli prawie całą szklankę wody kot musi wypić. I nie ma tutaj możliwości, że dolejemy wodę do karmy. Nie wolno tego robić w przypadku suchej. Teraz, jeżeli karmicie kota suchą karmą, zastanówcie się, ale tak szczerze, czy Wasz kot pije odpowiednią ilość wody. Ponieważ niestety badania pokazują, że koty na suchej karmie są zazwyczaj gorzej nawodnione niż te na mokrej. A tak jak wspominałam już na początku, w dłuższej perspektywie kiepskie nawodnienie może powodować problemy z układem moczowym. I jest to jeden z argumentów do tego, aby zrezygnować z karmy suchej. No i na koniec muszę to dodać, chociaż myślę, że każdy z Was to wie, że każdy kot jest inny. To oznacza, że ma też trochę inne potrzeby i inne zapotrzebowanie na wodę. To może się też zmieniać, na przykład, jeżeli zrobi się cieplej, a kot będzie bardziej aktywny,
może potrzebować więcej tej wody. Dodatkowo różne choroby mogą wpływać na to zapotrzebowanie, dlatego ważne jest, żebyście regularnie badali swoje koty i obserwowali. To, co na pewno musicie zawsze zapewnić kotu, to dostęp do wody. I nawet jeżeli wynika Wam z obliczeń, że całą potrzebną wodę kot dostaje już w karmie, to nie zwalnia Was z obowiązku rozstawienia misek z wodą. One muszą być zawsze. Myślę, że to tyle i że udało nam się właśnie przejść przez część obliczeniową i możemy teraz podsumować sobie krótko dzisiejszy podcast. A płyną z niego dwie główne lekcje. Pierwsza to taka, że misek z wodą powinno być kilka i nie powinny one stać obok jedzenia. A druga to taka, że dużo łatwiej jest utrzymać odpowiednie nawodnienie kota, jeżeli jest on na karmie mokrej. Mam teraz dla Was jeszcze małą niespodziankę, ponieważ odpowiem na pytania, które pojawiły się od osób, które są w naszym newsletterze. No to zaczynamy. Mamy trzy pytania. Pierwsze pytanie. Czy dla kota ma znaczenie, czy woda jest odstana w miseczce, czy jako płynące źródełko, w nawiasie poidełka samonapełniające się? Czy to tylko spełnia funkcję zabawy, takie poidełko? No i jeżeli chodzi o wodę odstaną, to rzeczywiście niektóre koty ją lubią. Tylko nie wszystkie i trzeba to po prostu sprawdzić. Czyli rozstawiamy kilka misek z wodą i w jednej misce wymieniamy wodę nieco rzadziej niż w innych i patrzymy, czy kot chętniej z niej pije. Może być tak, że nasz kot lubi, kiedy na wodzie pojawi się taki delikatny film z jego śliny i to też będzie w porządku. Wskazówką, że za często wymieniacie wodę, może być to, że kot wrzuca do niej zabawki. Tylko niestety jest tutaj haczyk, ponieważ to może także oznaczać, że po prostu kotu się nudzi i uważa to za świetną zabawę. Wodę powinniśmy wymieniać mniej więcej raz dziennie. Zwykle tak jest optymalnie, ale to oczywiście też zależy od kota. Jeżeli chodzi o poidełka samonapełniające się, a ja przez to rozumiem takie poidełko, do którego wstawiamy butelkę i dzięki niej, kiedy kot pije, woda jest uzupełniana do odpowiedniego poziomu, to ja ich raczej nie polecam. Dlatego, że z mojej perspektywy takie poidełka niestety są zwykle za rzadko myte, a woda w nich wcale nie jest taka świeża. Więc albo po prostu naczynia, które regularnie myjemy i wymieniamy w nich wodę, albo fontanna, która ma też zazwyczaj filtr węglowy, a woda jest w ciągłym obiegu. Oczywiście pamiętamy, że fontannę też trzeba myć i nie jest to tak, że raz naleje się wody i ona w nieskończoność będzie płynąć. I tu przechodzimy do kolejnego pytania. Czy warto zainwestować w fontanny? Co o nich sądzicie? I ja uważam, że jak najbardziej fontanny są w porządku, warto je kupić, szczególnie jeżeli Wasz kot lubi bieżącą wodę. I dotarliśmy do ostatniego pytania, które jest trochę żartobliwe, ale uważam, że warto je przeczytać. Dlaczego Ryszardka chętnie pije wodę, w której są obrane ziemniaki? Czy w ten sposób chce mi powiedzieć, że powinnam przerzucić się na kaszę? No i słuchajcie, rzeczywiście jest tak, że niektóre koty lubią dziwne rzeczy i Ryszardka nie jest pierwszym kotem, o którym słyszę, że lubi wodę z ziemniakami. Czasem zdarza się, że koty jedzą bardzo dziwne rzeczy, jak na przykład papier, kartony, torby foliowe i to może wskazywać na zespół pika. Natomiast jeżeli koty po prostu ciągnie do na przykład zapachu ziemniaków, nie martwiłabym się tym, tylko przestrzegam przed tym, żeby nie uczyć koty, że na przykład mogą coś podkradać od nas z talerza, że mogą podczas gotowania coś od nas dostać, jeżeli będą o to prosić, dlatego że koty później nie rozumieją, co to znaczy wyjątek, czyli że czasem wyjątkowo coś im pozwalamy, ale zazwyczaj nie mogą. Lepiej, jeżeli są to stałe, zrozumiałe zasady, ponieważ kotu ciężko będzie inaczej rozróżnić, kiedy mu coś wolno, a kiedy nie. I to tyle, jeżeli chodzi o Wasze pytania. Natomiast ja mam jeszcze takie dwie uwagi, które do mnie przyszły po tym, jak już przesłuchałam sobie te nagrania. I pierwsza uwaga jest taka, że to, że wyliczyliśmy zapotrzebowanie kota na wodę, nie oznacza, że teraz powinniście na siłę dopajać swoje koty. Czyli możecie spróbować oczywiście wdrożyć te wskazówki, które zachęcą kota do picia wody, ale nie próbujcie dopajać go strzykawką. Możecie karmić kota mokrą karmą i dolewać trochę wody do karmy,
ale pod żadnym pozorem nie próbujcie zmusić kota do picia. Druga uwaga jest taka, że w pewnym momencie podczas wyliczeń pomyliłam się i powiedziałam 170 gram wody zamiast 179 gram wody. Część z Was pewnie to wychwyciła, brawo. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przyznaję się do błędu, powinno być tam 179 gram wody. Wszystkie przydatne linki do tego odcinka, czyli związane z tematem kotów i wody, znajdziecie na naszej stronie www.dogórykotami.pl/002, czyli tak jak numer tego odcinka. Co więcej, możecie się tam zapisać do naszego newslettera, dzięki któremu będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami i jako pierwsi poznacie tematy kolejnych odcinków, do których będziecie mogli zadawać pytania. Ja w następnych odcinkach postaram się na te pytania odpowiadać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, no i koniecznie wymiziajcie ode mnie swoje koty.